Czy wiedzieliście, że w trakcie I wojny światowej austro-węgierscy szturmowcy zakładali swoje hełmy tył naprzód? Wiecie, po co tak robili? Ich weiß nicht. Podobno hełm założony w taki sposób zapewniał żołnierzowi lepszą widoczność na polu walki. A pamiętajmy, że gdy taki żołnierz szturmuje przeważnie włoskie okopy, to ta widoczność jest w takim okopie niezbędna. Ponadto ten daszek w charakterystycznym niemieckim hełmie nie zsuwał się na oczy, kiedy na przykład żołnierz się czołgał. Ponadto był też bardzo lubiany nie tylko przez samych szturmowców, ale również przez obsługi ciężkich karabinów maszynowych.